Witam Was bardzo serdecznie, Marek Cudek. Okoli nie dotrzymuje słowa, więc mamy brak nokautu, no ale wygrywa z Michałem Cieślakiem. Zacznę od ankiety, którą przeprowadziłem na Twitterze. Pytanie brzmiało, jak oceniacie postawę Michała Cieślaka we wczorajszej walce? 50% z Was odpowiedziało, że słabo, 30%, że okej. Czyli widać tu jednak pewne rozczarowanie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ten czynnik taki przehajpowania Michała. Wielu Polaków pojechało na tę walkę do Londynu, w tym znani dziennikarze i bokserzy Piotr Jagiełło, Maciej Miszkiń, Artur Szpilka, między innymi. Sporo entuzjazmu, nadziei, wiecie jak to jest. No, Polak rzadziej niż raz na rok walczy o Mistrzostwo Świata. W tej chwili walki takie, w których Polak ma realne szanse na sukces, zdarzają się bardzo rzadko. No i te 30% szans realnych Michała Cieślaka zostało podniesione do 50-60. No i z tego być może wynika rozczarowanie. Słuchajcie, ja wierzę, że Michał Cieślak zrobił wszystko, co mógł. Nigdy nie powiem złego słowa na sportowca, który w każdej minucie walki pokazuje, że mu zależy. Moim zdaniem błąd został popełniony niestety już wcześniej. Przed walką pisałem, że będzie to wielki test nie tylko dla Michała, ale też dla trenera Andrzeja Liczika. Bitwa z Makabu w Kongo miała sporo bardzo fajnych momentów, ale tam też wyszło, nie wszystko wyszło tak jak trzeba i Makabu totalnie przejął drugą połowę walki wtedy i generalnie siła uderzenia Michała z każdą rundą spadała. No wiadomo, Afryka dzika, wiadomo jakie były to okoliczności tej walki, no to jednak było wszystko widoczne. Z cyklu Pogromca mitów jeszcze słyszałem opinię, że Polak ma lepszą pracę nóg, wydolność od kolego. Ja absolutnie, no wydaje mi się, że nie było dowodów, żeby pod tym względem Michał miał się na 100% prezentować lepiej niż Okoli. Też nie wydaje mi się, żeby Okoli miał większe od Polaka problemy z wagą. Obaj muszą zrzucać do wagi junior ciężkiej. Okoli ma dużo szerszą górę. Zwróćcie uwagę na jego dolną część ciała. On jest zbudowany dosyć podobnie do... To jest taki odrobinę masywniejszy odpowiednik Deontaya Wildera, brytyjski odpowiednik Deontaya Wildera. Bardzo, bardzo byłem ciekaw tej walki, w jaki sposób polski sztab szkoleniowy rozwiąże problemy taktyczne, w jaki sposób Michał będzie próbował przedrzeć się przez te zasieki, długie zasieki, długi zasięg o kolego. Strasznie łatwo jest powiedzieć skróć dystans, no ale wejdź w pół dystans, ale ja zawsze wtedy pytam, w jaki sposób konkretnie chcesz to zrobić. Nasz pięściarz pokazał w tej walce, wydaje mi się, jedną mistrzowską cechę, mianowicie szczękę. Po zranieniu Michał Cieślak potrafił wrócić do gry. Tak było w Kongo, tak było wczoraj. Prawdopodobnie to właśnie pozwoliło mu przetrwać 12 rund, co jednak dla mnie było zaskoczeniem, bo przed walką stawiałem na wygraną o kolegę przed czasem. Ogólnie no wiadomo, że to nie była walka wirtuozów, ale trzeba podkreślić, że obaj przyczynili się do tego, że walka wyglądała brzydko. Nawiasem mówiąc, mam pytanie, gdzie wczoraj byli trenerzy, narożniki. Z tego, co było widać, Okoli wyłamał się z wcześniejszych ustaleń, pokazał, że ma nerwy. Od początku było widać po nim stres i chęć dotrzymania obietnicy. On powiedział, że znokautuje Michała Cieślaka przed walką. Okoli zbyt długo przebywał, moim zdaniem, w klinczach. Zbyt często wydawał się w bezsensowną szarpaninę z Michałem. Z kolei Cieślak, szczerze powiem, nie bardzo wiem, jaki on miał plan przed walką. Pewnie jakiś był, ale tego nie było widać w tej walce. Wolniejszy i cięższy Michał na pewno do kolego. Tego się spodziewałem, no ale jednak z tej walki przede wszystkim zapamiętam jej brzydotę, parę bomb o kolego, no i ciosy w tył głowy Michała Cieślaka niestety. Walkę punktowałem 117-110 dla Okolego. Zero kontrowersji tutaj. Brytyjczyk zadał dwa razy więcej celnych uderzeń. Kilka razy mocno wstrząsnął Polakiem. Raz go posadził na ziemi. O przyszłości Cieślaka, Okolego, o szczegółach technicznych pogadamy sobie na pewno w kolejnym wydaniu PBC. Rozmowy o boksie w niedzielę. PBC z Andrzejem Pastuszkiem, oczywiście Kasprem Bartosiakiem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zalajkujcie, jeśli Wam się podobało. Do zobaczenia.